Cześć, witajcie na kanale CCZ3. Czas coś zrobić. Ja mam na imię Marcin i zapraszam Was na dzisiejszy odcinek, w którym zajmiemy się bitami i ich organizacją. O czym? O czym będzie tak naprawdę ten film? Zobaczycie dalej, więc zapraszam na dalszą część filmu. Słuchajcie, co potrzebujemy do naszego dzisiejszego projektu? Kawałek deski. W moim przypadku jest to deska, odpad deski dębowej, listewka można powiedzieć, 2 cm na 2 cm bity, magnesy neodymowe, 2 mm grube na 10 mm szerokie, do tego zestaw wierteł, wkrętarka, no i możemy jeszcze wykorzystać jakiś ogranicznik do wiercenia. Tak naprawdę będziemy potrzebować dwa rodzaje wierteł, 8 i 10, ale zobaczycie do czego. Aha, no i jeszcze jakiś klej, czy w moim przypadku będzie to, czekajcie, coś takiego. No i co? No i jedziemy z tym koksem, słuchajcie, szkoda czasu. Zaczynamy tą realizację, będzie to proste, a wręcz można powiedzieć magiczne. Więc zapraszam na film. Słuchajcie, czy w czasie pracy, majsterkowania zdarza Wam się, że potrzebujecie powiedzmy dwie różne końcówki do bitów? No mi czasami się zdarza. Gdy macie jedną wkrętarkę, zakrętarkę, macie problem, no bo trzeba wszystko przekładać, wkładać w kieszeń, no zginie czasami, zgubimy gdzieś. Więc ja mam takie proste rozwiązanie, spokojnie, nie kupiłem tego. Tylko to zrobiłem. W moim przypadku tu widzicie wersję, że tak powiem, testową. Zaraz zrobimy wersję ostateczną, taką, no, jaką bym chciał Wam pokazać. Tutaj widzicie, tak jak wspomniałem, wersję podstawową. No więc, od czego zaczniemy? Tak jak wspomniałem, mamy tutaj deskę, listewkę o grubości 2 na 2 cm. Z niej wykorzystamy, słuchajcie, kawałek, w zależności ile potrzebujecie. W mojej wersji podstawowej było to, już Wam mówię, 6 cm. I tym razem zrobię to dłuższe. No dam 7 cm. Wersja wtedy będzie miała 7 cm. Ja sobie wezmę to, może, odpalę ukośnicę i obetnę na te 7 cm na szybko, bo szkoda mi trochę czasu, więc Wam już pokażę docięty ten element i wracam za chwilę z dalszą częścią. No i słuchajcie, tu jak widzicie już mamy docięty nas kawałek. Ja jeszcze sobie go troszkę przeszlifuję, żeby ładniej wyglądał. W końcu chcę Wam coś fajnego pokazać i nie robić chałtury. Przynajmniej nie tym razem. Czyli mamy. Teraz słuchajcie, zaznaczam sobie połowę, czyli 1 cm. Dobra, złapiemy to jakoś tak. Jest. Dobra, i teraz weźmiemy sobie od tej strony centymetr od początku. I później będzie pół tak. Z bitami jest taki problem, przynajmniej w moim przypadku, że no to wygląda tak. Szóstka za mała,
ósemka za duża, więc ja się z tym troszeczkę nie przejmuję, ale zrobię jedną rzecz. To mam już przekręcone wiertło ósemkę. Ja teraz sobie zaznaczę ogranicznik. W moim przypadku chcę to zrobić, żeby bit wchodził dotąd. Czyli ustawiam sobie ogranicznik. I słuchajcie, i nawiercam 3 Teraz musimy przewiercić to też na środku mniej więcej czyli tu przewiercimy to na wylot wiertłem. O, może piątka. Dobra. I teraz wiercimy wiertłem, słuchajcie, dziesiątką. Więc i tak to wygląda, to już widzicie, o. Prawie na przelot mamy. Ale jest idealnie. Teraz co? Ja sobie jeszcze troszeczkę to podszlifuję, żeby to ładniej wyglądało. No i ten nasz papier, rysunek, ołówek. Co dalej? Bierzemy magnesy neodymowe. Słuchajcie, dalej na magnesy neodymowe. W moim przypadku będzie to 6 magnesów. Po 2. Widzicie, ładnie się schowały. Teraz trochę kleju. Aktywator. Słuchajcie, tak jak widzicie, w magiczny sposób rozwiązaliśmy problem organizacji bitów podczas pracy. Koszt strasznie wielki był, słuchajcie, bo 6 zł to jest maksimum, bo
Magnesy neodymowe kosztuje 10 sztuk, kosztuje w granicach 6-7 zł. Powiedzmy, tam jest 10 w zestawie za 6 albo 7 zł. Ja wykorzystałem 6. Dobra, niech będzie te 6 zł. Trochę oleju, odpad dębowy, śrubka, piątka, którą znalazłem w warsztacie. No i wszystko. 20 minut pracy, może mniej. Mi zeszło troszeczkę, bo starałem Wam się pokazać, jak to jest ładnie zrobione i o co w tym wszystkim chodzi. Natomiast moją wcześniejszą wersję testową, że tak powiem, wykonałem troszeczkę szybciej. No i widać, że jest po prostu gorzej wykonana. Tu mamy droższą, dębową. Już myślałem, miałem ochotę trochę egzotyka, kawałek deseczki egzotycznej to wykorzystać, ale stwierdziłem, że już nie będę szalał, no bo dąb to i tak już moim zdaniem jest za dużo. Słuchajcie, a co się dzieje na warsztacie? W tym tygodniu miał być film o mebelkach, ale jest dużo roboty, więc ukaże się, myślę, że za tydzień. Mam nadzieję, jak się wyrobię, to Wam pokażę. Wiecie, ja mam do skręcenia 8 korpusów mniej więcej szafek. Natomiast każdy jest do klejenia i tak dalej, więc mi troszeczkę to schodzi. Może trochę inaczej to rozwiążę, może uda mi się w tygodniu zejść chociaż na pół godziny i ileś po prostu posklejać, poprzewiercać, posklejać, pokołkować, posklejać i później tylko skręcać, to już będzie szybciej. No ale zobaczymy, jak to będzie się dalej działo, zobaczymy. Czy mnie jakiś wirus cholerny nie dorwie i tyle będzie skręcenia. Mam nadzieję, że się jakoś to uda rozwiązać, a właściwie wam pokażę, co się dzieje. O, widzicie, tu się klei, tu już są poklejone. Tam w pokoju obok stoi już jeden korpus skręcony. Reszta się klei. Ja w filmie następnym z budowy tego warsztatu, modernizacji, myślę, że pokażę Wam jedną szafkę, jak skręcą. Jeden korpus, a resztę to zrobię poza kamerą. Po pierwsze, będzie szybciej. Po drugie, no nie będę Wam puszczał, nie wiem, 8 filmów, jak kręcę identyczne korpusy albo podobne korpusy. Bardziej chyba będzie Wam się podobało, bardziej pewnie byście chcieli zobaczyć, jak rozwiązuje organizację sprzętu i różnego rodzaju gadżety, które gdzieś tam mam w głowie, które będą pochowane w szufladach, powiedzmy, albo w szafkach. Także słuchajcie, dzięki za dzisiaj. Komentujcie, jak Wam się podoba ten organizer i zachęcam Was do zrobienia sobie, jeżeli potrzebujecie, zróbcie sobie samemu coś takiego. Kilka chwil i myślę, że będzie Wam przydatnym narzędziem. No i zobaczcie. Nic nie gubicie. Fajna sprawa. Ja sobie tu jeszcze wstawiłem kawałek nakrętki, żeby mieć taki dystans między jednym a drugim. No i tak to wygląda. Także dzięki za dzisiaj. Subskrybujcie mój kanał i zapraszam na kolejne filmy. A, są święta, się zbliżają, więc życzę Wam przede wszystkim zdrowych i szczęśliwych. Widzimy się niedługo. Cześć, hej!